W tym wideo przyjrzymy się 7 najważniejszym trikom, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie, jak zarabiać pieniądze bez wkładu finansowego. W związku z tym, jeżeli interesujesz się tematem zarabiania pieniędzy w internecie, chcesz osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie życia lub po prostu dowiedzieć się czegoś ciekawego, musisz zobaczyć ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Czy istnieje jeden sprawdzony sposób na to, aby zarobić pieniądze? Oczywiście, że nie. Ile ludzi, tyle sposobów. Każdy z nas wszak jest inny, posiada różne zdolności i zainteresowania. Niemniej jednak istnieje kilka cech wspólnych, które sprawiają, że jedni potrafią zarabiać pieniądze w internecie, a inni, pomimo wielu prób, ciągle nie mogą tego sprawić. W związku z tym przyjrzyjmy się temu, co wpływa na sukces, a co na porażkę w zarabianiu w internecie. Pierwszym aspektem, który pozwoli Ci odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zarobić pieniądze bez wkładu finansowego, jest to, czy napędza Cię ból, czy też przyjemność. O co w tym chodzi? Już tłumaczę. Istnieją dwie główne siły, które motywują ludzi do działania. Pierwszą z nich jest przyjemność. Uczymy się, pracujemy, zarabiamy pieniądze po to, aby osiągnąć sukces. Dla każdego z nas sukces oznacza jednak co innego. Jedni chcą zarabiać kwotę X na miesiąc, inni dążą do wolności finansowej w wieku 35 lat, a jeszcze inni chcą być podziwiani przez swoich znajomych. Ile osób, tyle celów. Łączy je jednak jeden wspólny mianownik. Wszyscy czegoś pragną, a ich pragnienia mają za zadanie sprawić, aby po ich osiągnięciu czuć się dobrze i odczuwać tym samym przyjemność. Istnieje również druga, znacznie mocniejsza siła, która popycha ludzi do zmiany swojego życia. Jest nią ból. I nie chodzi tutaj o ból w postaci fizycznej. Chodzi o to, że zmiana w naszym życiu zachodzi wtedy, kiedy nie możemy znieść miejsca, w którym jesteśmy i tego, kim jesteśmy aktualnie. I w tym wypadku ile osób, tyle bolączek. Ktoś chce przestać być otyły, ponieważ wszyscy jego znajomi się z niego śmieją. Ktoś chce zdobyć bogactwo, ponieważ pochodzi z biednej rodziny i w dzieciństwie nie miał luksusów. Jeszcze ktoś inny chce przestać być nieśmiałym. Im większy ból, tym większa determinacja do zmiany swojego życia, a sukcesem w takim przypadku jest niwelowanie bólu poprzez osiągnięcie określonego celu. Co ciekawe, znakomita większość sukcesów wielkich osób pochodziła nie tyle z chęci odniesienia sukcesu, co z bólu, który motywował ich do działania. Teraz mam do Ciebie pytanie. Zastanów się teraz, co motywuje Cię bardziej do działania? Ból czy może przyjemność? Zostaw komentarz pod tym wideo. Zobaczymy, co przeważa. Drugim trikiem, który pozwoli Ci zacząć zarabiać pieniądze od zera, jest określenie, czego tak naprawdę chcesz. Musisz zadać sobie cholernie ważne pytanie, co dokładnie chcesz osiągnąć. Wiele osób po prostu mówi, że chce być bogata albo że chce osiągnąć wolność finansową. Jest to wielki błąd, ponieważ nie precyzują oni dokładnie, czym tak naprawdę jest dla nich bogactwo, czy też wspomniana wcześniej wolność finansowa. Czy jest to może milion zysku rocznie, a może tylko 100 tysięcy? Wolność finansową można osiągnąć bardzo szybko. Wystarczy żyć skromnie i zbudować źródło dochodu pasywnego na poziomie od 3 do 5 tysięcy złotych i możemy osiągnąć wolność finansową. Dla kogoś innego jednak wolność finansowa to flotylla drogich samochodów i kilka prywatnych odrzutowców. Każdy z nas ma inne wyobrażenie bogactwa. Ważne jest jednak, aby w naszej głowie nakreślić, że bogactwo zaczyna się od tego i tego pułapu, a wolność finansową osiągnę, kiedy stan mojego konta wyniesie tyle i tyle. Musisz zdać sobie sprawę, że nie konkretyzując Twojego celu, nie masz do czego dążyć. W związku z tym stoisz w miejscu lub w najlepszym wypadku kręcisz się w kółko. Dlatego tak ważnym jest ustalanie swoich celów. Usadź swoje 4 litery, weź kartkę, długopis i zacznij wypisywać swoje cele. I te małe, i te duże. Następnie zastanów się, jak możesz je osiągnąć i zacznij robić to, co Cię do nich przybliża, a unikaj tego, co Cię od nich oddala. To jest takie proste. Trzecim trikiem na to, jak zacząć zarabiać pieniądze od zera, jest zadanie sobie mega ważnego pytania. Czego się boisz? Każdy z nas czegoś się boi i to właśnie ten strach jest głównym przeciwnikiem. Codziennie patrząc w lustro widzisz go przed swoimi oczyma. Tak. Ten typek, który patrzy na Ciebie w lustrze, jest Twoim największym wrogiem. To on hamuje Cię przed działaniem, podejmowaniem działań i ryzykiem. A teraz, skoro już to wiesz, zadaj sobie drugie pytanie. Co jest dla Ciebie gorsze? Strach przed porażką
czy też strach przed niezrealizowaniem swoich marzeń i ambicji. Każdy z nas jest tutaj na Ziemi tylko na chwilę i tak naprawdę mamy tylko dwa scenariusze. Albo kręcić się i robić uniki przez cały ten czas, albo wziąć się w garść i zrobić coś ze swoim życiem. Pamiętaj, kiedyś dla każdego z nas przyjdzie ten ostatni dzień, w którym spojrzymy wstecz i albo będziemy z siebie dumni, albo będziemy niesamowicie żałować każdego dnia, w którym baliśmy się podjąć działania. Skoro mamy już za sobą mentalne nastawienie do zarabiania pieniędzy, czas przejść do działania. Czwartym trikiem, który warto wprowadzić w życie, jest sprawdzenie tego, co umiemy i zamienienie naszych umiejętności w pieniądze. My sami często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze umiejętności mogą przynieść nam zysk. Czasami ktoś musi nam to uświadomić, dać przysłowiową iskrę, która zapali w nas płomień po to, aby móc ruszyć z miejsca i zacząć działać. W tym miejscu polecam Wam pobrać mój darmowy autorski e-book 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, który może stać się właśnie tą iskrą, która pozwoli Wam zacząć działać. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Po tym jak zbierzesz przysłowiową kupę swoje umiejętności, czas zacząć zdobywać wiedzę na temat tego, czym się interesujesz. Żyjemy w najlepszych czasach w historii ludzkości. Wiedza jest dostępna w ogromnych ilościach dla każdego i to w dodatku za darmo. Sam serwis YouTube jest ogromną kopalnią wiedzy. Możemy tutaj znaleźć masę informacji, które dadzą nam solidny grunt pod dalszy rozwój naszych umiejętności, a to wszystko za darmożkę. Dalej mamy książki, seminaria, kursy online. Tego wszystkiego jest tak wiele, że każdy, powtarzam, każdy przeciętny człowiek jest w stanie zdobyć dowolną ilość wiedzy, jeżeli tylko chce. No właśnie, trzeba więc chcieć. Tym samym przechodzimy do kolejnego, piątego triku na to, jak zacząć zarabiać od zera. Często ty sam nie jesteś w stanie ruszyć z miejsca, w związku z tym potrzebujesz inspiracji do działania. W moim przypadku, jak również w przypadku setek tysięcy innych osób, byli to ludzie, którzy osiągnęli już sukces. Znalezienie więc mentora, czy też mentorów, na których będziesz się wzorował, jest kolejnym ważnym elementem układanki. Osobiście cały czas poszukuję nowych mentorów, którzy będą mnie jeszcze bardziej inspirować do działania. Ostatnio trafiłem na niesamowitą postać Davida Gogginsa, który jest jednym z najtwardszych sportowców na świecie. Przeszedł niesamowitą metamorfozę od schorowanego, zakompleksionego człowieka ważącego ponad 135 kg do ultramaratończyka biegającego po kilkaset kilometrów, zapisanego do księgi rekordów Guinnessa za ponad 4000 podciągnięć w ciągu 24 godzin. Przebiegł również ponad 300 km nieprzerwanie przez ponad 30 godzin. Przez grzeczność nie wspomnę, że Goggins jest żołnierzem elitarnej jednostki US Navy SEALs. Właśnie takich mentorów musicie szukać. Ludzi, którzy pokazują swoją postawą, że się da, pomimo trudności, pomimo bólu i zmęczenia, pomimo wszystko. Jak więc znaleźć tego typu mentorów? W myśl biblijnej zasady, szukajcie, a znajdziecie. A może bardziej, szukajcie, aż znajdziecie. Osobiście cały czas odkrywam nowe, niesamowite postacie, które inspirują mnie do jeszcze większych działań, ponieważ skoro im się udało, dlaczego nie miałoby się udać też mi? Polecam Wam więc poszukiwanie mentorów. Szóstym trikiem, który pomoże Ci zacząć zarabiać pieniądze, jest Twoja postawa. Masz dwa wybory. Albo będziesz właścicielem, albo będziesz ofiarą. Co to oznacza? Ofiarą jesteśmy w naszym trybie domyślnym. Staramy się, jak tylko możemy, utrzymać się w strefie komfortu. Nie wychylamy się poza przyjęte standardy. Boimy się krytyki i walczymy z całych sił o akceptację innych osób, nawet w przypadku, kiedy prowadzi to do sytuacji, w których musimy degradować własną osobę. Jednym słowem, nie jesteśmy panami swojego życia. Przeciwieństwem postawy ofiary jest postawa właściciela. Właściciel zdaje sobie sprawę ze swoich słabości, w związku z tym zwalcza je, postępuje zgodnie z własnym kodeksem moralnym, nie patrząc na innych, tworzy swój świat, w którym daje wartość, i to właśnie ta wartość przyciąga inne osoby do niego. Bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie i działania, jakie podejmuje. Cały czas się rozwija i sprawuje kontrolę nad swoim wewnętrznym ja, którego niszczącą siłę potrafi obrócić na swoją korzyść i wykorzystać ją do działania. Jak widzicie, znakomita większość ludzi pracuje w trybie ofiary przez większość swojego życia. Nieliczni, którzy uświadamiają sobie swoją sytuację, wkraczają na trudną drogę stawania się innymi, lepszymi ludźmi, a tym samym zaczynają żyć pełniej. Płynnie przechodzimy teraz do kolejnego, siódmego triku, który pomoże Ci zarabiać pieniądze od zera. Jest nim maksyma. Weź się do roboty i przestań szukać wymówek. Paradoksalnie, wiele osób robi wszystko, byle tylko się nie ruszyć z miejsca. Miesiącami, a często latami snują plany, czynią przygotowania, zastanawiają się godzinami nad strategią i czekają na odpowiedni moment, który nigdy nie nadchodzi. Nie zrozumcie mnie źle.
Trzeba mieć plan i cel, ale ważniejsze od tego jest działanie. Nawet najlepszy plan na świecie nie przyniesie ci nawet złotówki, jeżeli nie zaczniesz wprowadzać go w czyn. W związku z tym, nie jutro, nie od pierwszego, nie od nowego roku, ale już teraz zacznij z tym, co masz, budować swój majątek. W miarę działania twój plan zacznie się konkretyzować. Pojawią się nowe okoliczności, nowe zdarzenia, nowi ludzie. Wszystko to wydarzy się tylko w jednym przypadku, kiedy ruszysz z miejsca. Zacznij więc małymi, ale ambitnymi krokami zmieniać swoje życie już dziś. Chcesz schudnąć 50 kg? Nie zastanawiaj się, jak to zrobić poprzez najlepszą dietę czy też wybór optymalnego zestawu ćwiczeń. Ubierz Adidasy i wyjdź pobiegać. Robiąc to, może zastanawiać się nad tym, jaką dietę ułożyć. Chcesz zarobić 1 000 000 zł? Super! Nie skupiaj się jednak na tworzeniu szczegółowych biznesplanów, analiz i zestawień. Zamiast tego idź i zarób najpierw 1 złotówkę, a potem kolejną i kolejną. Widząc postęp w naszym planie, choćby był on najmniejszy, dajemy sobie niesamowity impuls do działania. Widzimy, że się coś dzieje, że nasze działania przybliżają nas do celu. Co by się jednak stało, gdybyś cały czas siedział i myślał nad tym, jak zarobić pieniądze? W końcu doszedłbyś do wniosku, a raczej twoja natura ofiary doszłaby do wniosku, że nigdy ci się nie uda i to wszystko nie ma sensu, więc po co w ogóle o tym myśleć? Jesteś skończonym nieudacznikiem, przecież tobie w życiu nic nie wychodzi. Jak ty chcesz osiągnąć sukces, kiedy nie masz nic? Wróć do starego życia, daj sobie z tym wszystkim spokój, odpocznij i żyj tak jak dotąd. Ile razy ja sam słyszałem ten głos, to jest twój największy wróg. To jest źródło wszelkich niepowodzeń. Zamknij je w najgłębszej czeluści swojej duszy i zakaż się odzywać. Przestań słuchać tego głosu i zacznij żyć tak, jak chcesz tego ty sam, jak na to zasługujesz. Pamiętaj, każdy z nas żyje tylko raz, więc nie spieprz tego. Mam nadzieję, że to wideo pomogło ci w rozpoczęciu swojej drogi do zarabiania pieniędzy od zera. I nie tylko. Jeżeli ten materiał dał ci wartość, zapraszam cię serdecznie do podesłania tego filmu swoim znajomym, jak również w subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz. Raz jeszcze zachęcam Cię do pobrania w pełni darmowego e-booka zawierającego 10 sprytnych pomysłów na zarabianie pieniędzy. Link do niego znajdziesz pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.